Jezu, jak to strzela. Jest trójka. No i co? Da się, kurde, normalnie. Jesteśmy sobie w Drift 21 i moi drodzy, już mniej więcej się przygotowałem do driftu na G29. Zaczynam od Drift 21, bo tutaj można bardzo łatwo parę rzeczy skonfigurować. Pokażę wam ciekawy patent za moment, który sobie wymyśliłem. Może skorzystacie z tego. Driftowanie idzie dobrze. Tutaj dużo rzeczy czuć zaskakująco w tej grze. Mimo, że to nie jest jakaś tam może niesamowita symulacja, jak Assetto Corsa czy coś, ale czuje się tutaj samochód bardzo fajnie i nawet na takiej kierownicy trochę tańszej jak G29 wszystko jest fajnie czuć. I patrzcie na to, co ja teraz robię. Widzieliście? Na chwilę nacisnąłem telefon. Zaraz wam pokażę ten patent, bo jest niesamowity. Z tym telefonem w Drift 21 na G29 będą mi się mylić pewnie te dwie liczby. Jestem teraz na trybie takim swobodnym, gdzie mogę sobie po prostu przetestować furkę i ustawienia. Korzystam z ustawień sugerowanych przez twórców gry, chociaż tutaj na G29 tych ustawień za dużo zrobić nie możemy. No nie? Tam jedynie jeden czy dwa suwaki są do ustawienia i w zasadzie tyle. Ale z drugiej strony też dużo do ustawienia tu nie ma, no bo od razu jest chyba tak, jak powinno być. Ustawiłem sobie force feedback w grze na... O, tutaj. Siła główna 200%, tyle co sugerują właśnie twórcy i wtedy się naprawdę fajnie czuje ten samochód. Można sobie normalnie śmigać. Skrzynię mam ustawioną na automatyczną, dlatego że no jak mam na przykład tak skręconą kierownicę, a potrzebuję zredukować bieg, no to nie ma jak. I skrzynia jest automatyczna, natomiast sprzęgło cały czas mi działa. Jak na przykład będę potrzebował wyprostować samochód z wyjścia z zakrętu, no to wtedy sobie sprzęgiełko cyk cyk. I fantastycznie, nie jest wszystko w porządku. Hamulca ręcznego nie trzeba aż tak używać. Jak gra dobrze jest obsługiwana, czy inaczej, jak dobrze jest obsługiwana kierownica przez grę, mamy dużo efektów force feedbacku i jesteśmy w miarę dobrze wyczuć ten samochód, to tego ręcznego nie musimy dużo używać, tak? Możemy sobie ładnie śmigusiać i nie ma problemu. Ja tak tutaj robię te ślizgi, widzicie, bez większego ładu i składu, nie jadę tam po zewnętrznej ani wchodzę sobie byle jak, byleby samochód po prostu utrzymać. Ale zobaczcie, kierownica nadąża z tym, żeby odpowiednio się ustawić do kierunku driftu. Ja ją sobie puszczam i zatrzymuję w konkretnym miejscu, zupełnie jak mój fanatek. Tutaj gra się bardzo podobnie. Muszę troszeczkę dokręcać czasami, ale mówię, no kurde, no robię te ślizgi. I wiecie co? Pójdziemy sobie zaraz na zawody. Tylko najpierw pokażę wam, jakie zrobiłem tutaj patenty, ok? To muszę wstać, żeby wam to pokazać ładnie. Zobaczcie, co tu mam. Tu mam taki arkusz gumy. Historia tego arkusza gumy jest dość ciekawa, bo z tego arkusza gumy robiłem sobie, można powiedzieć, wycieraczkę do mojego samochodu. Możecie sobie zobaczyć na vloga, który zrobiłem na ten temat. Jest na moim drugim kanale vlogowym, który nazywa się Korbowód. Powinniście dostać gdzieś tutaj propozycję tego filmu, zobaczcie sobie koniecznie. Guma tutaj, to jest taki arkusz gumy, który możecie sobie gdzieś tam kupić na metry. I ja go kupiłem po prostu za dużo i mi trochę zostało. I wiecie co? Doskonale nadaje się to do właśnie takich pedałków, jak sobie podłączamy do tą kierownicę i żeby nam się nie ślizgały, tak jak ja mam tutaj samą podłogę. No jeśli macie dywan przy stanowisku, to nie ma problemu, bo pedałki wam się nie będą ślizgać, ale ja mam tutaj taką podłogę i tu mam jeszcze takie coś, żeby nie kaleczyć podłogi, wiecie, kółkami od fotela, no nie? Dwie sprawy. Przede wszystkim fotel podczas mocnego naciskania pedału hamulca, to co się często zdarza, gdy dohamowujemy gdzieś tam, to się nam potrafi fotel po prostu odsuwać, no nie? Gdy naszą ciężką dupą usiądziemy na ten fotel, to okazuje się, że te kółeczka się troszeczkę wtapiają w tę gumę na tyle, że fotel sam z siebie nie zjeżdża z tych dołeczków, które zrobi, nie? A jednocześnie potem możemy sobie łatwo odsunąć. Po tej gumie fotel jeździ trochę ciężej i to sprawia, że jak nacisnę sobie dosyć twardy hamulec G29, no to kółka mi nie odjeżdżają do tyłu. Jest naprawdę spoko pod tym względem. Dlatego sobie wyścieliłem taką gumę. Mało tego, to się w ogóle nie rusza. Jeszcze jak położymy na tym stopy, to się w ogóle nie rusza w jedną ani w drugą stronę, na lewo, na prawo. W ogóle się nie rusza, nie?
Także bardzo, bardzo, bardzo fajne trzymanie. To jest pierwszy patent. Kolejny patent, na który jak wpadłem, to sam się dziwiłem, dlaczego na to wpadłem. Ponieważ Drift 21 jest zrobione przez ludzi, a nie przez roboty, to możemy sobie przypisać tutaj wiele urządzeń do robienia kilku rzeczy. Czyli na przykład chcę jednocześnie driftować kierownicą, ale chcę też na przykład spacją sobie dohamować, na przykład nacisnąć hamulec ręczny, no nie? W Fordzie jak tak zrobimy, to odłącza nam się sterowanie kierownicą i na przykład włącza nam się sterowanie tylko i wyłącznie klawiaturą. I w Drift 21 to można właśnie fajnie zrobić, jeśli ktoś nie ma hydrołapy, hamulca ręcznego dokupionego, to można sobie przypisać dowolny przycisk i mamy wtedy zero-jedynkowy hamulec ręczny w ogóle oddzielnie. I wiecie co zrobiłem? Wziąłem sobie SIM dashboard, podłączyłem do telefonu, ustawiłem sobie zdjęcie herbatki. I jak naciskam, to zrobiłem takie dwa zdjęcia herbatki. I jak naciskam, to w grze naciska mi się spacja. Po prostu w systemie naciska się spacja. I patrzcie na to. Naciskam. Opóźnienia są na poziomie, nie wiem, 15-30 milisekund max, nie? Bo to idzie po sieci Wi-Fi. Więc telefon generalnie leży sobie tu. I jak widzieliście, przed chwilą driftowałem, to coś tutaj naciskałem i pewnie nie wiedzieliście, o co chodzi. I cały patent polega na tym, że to jest mój hamulec ręczny, to jest moja hydrołapa. Zobaczcie, jadę sobie samochodem i mam hamulec ręczny, no nie? Jeszcze raz. O, nie wiem, czy dobrze widać. Pyk! Widzicie, że się świeci, no nie? To jest niezły patent, także polecam to zrobić. SIM dashboard możecie sobie skonfigurować w ten sposób w wersji chyba darmowej nawet. Ale jeśli nie chcecie wersji darmowej, to możecie kupić za 18 zł tę aplikację. I na moim kanale jest też poradnik odnośnie tego, jak sobie to skonfigurować w Forzie i w innych grach. Także co, zobaczmy, czy uda nam się zrobić jakiś konkurs w Drift 21, w grze, którą mam teraz tak skonfigurowaną fajnie pod G29. A potem sobie jeszcze potestujemy inne gry. Wybieramy. No i wybierzemy sobie wyzwania. No jestem ciekawy, czy uda mi się cokolwiek zrobić. Tu jeszcze ani razu nie jechałem na tym torze, nic nie robiłem. Więc będziemy totalnie od podstaw próbować driftować. Mam tu już przygotowany hamulec ręczny. Wszystko gotowe do podboju. I lecimy sobie. Ło. Ten samochód już jest trochę mocniejszy. Czekajcie, muszę sobie trochę fotel odsunąć. O. I jeszcze raz. O, teraz było fajnie. Ten ślizg mi się naprawdę podoba, ale złota nie będzie, kurde. Za mało punktów. O, teraz ładnie ręczny wszedł. Przydał się. O. I... A, no chyba najwięcej punktów teraz miałem, bo 1700. Dawaj tam do domu, obracaj! Widzicie, musiałem teraz dokręcać, no nie? Kierownica po prostu nie robi tego za nas. Nie ma tak, że sobie łapiemy ją w pewnym miejscu. Więc jest no gorzej pod tym względem. Powiem wam, że bardzo dobrze działa skrzynia automatyczna tutaj w Drift 21, bo fajnie wykrywa, kiedy my chcemy co zrobić. Takie mam wrażenie przynajmniej. O, nie zaliczyło mi, chyba za daleko na tarki zaleciałem. Ale tak, no kurde, da się. W ogóle ja zapomniałem o tym powiedzieć, jak robiliśmy unboxing, że tutaj jest takie trochę sportowe ścięcie na dole. Bardzo ciekawe. Nie zauważyłem, jakoś nie zwróciłem na to uwagi. Ale wiecie co, nie przeszkadza to w drifcie. Jest na tyle okrągła ta kierownica, że jak chcemy sobie podriftować, to bez problemu. Jest ją jak złapać, no nie? No jest za dużo luzu w tej kierownicy, zdecydowanie. Nawet jak masz ten force feedback na maksa ustawiony, to tutaj nie czuć tego samochodu tak fajnie. Nie zaliczyłem, czy zaliczyłem? To jest trochę, nie wiem nawet. Ale ręczny działa dobrze, kurde. O, i meta. No i dobra. I jest! Ty, co? Patrzcie, aj, o co chodzi? 6000 punktów tu zdobyłem? A było tylko 1600. Mi się wydaje, że te poprzednie dwa tory były dużo trudniejsze.
takie what the fuck, no nie? Możemy wejść sobie w profilera i możemy ustawić sobie konto obrotu. Ustawmy sobie na 360 stopni, tak jak ja przeważnie sobie gram w 1.21. Oj, jest 360 stopni. Tu mam tak ustawione, nie mogę nawet zmienić, nie wiem czemu. Dobra, nieważne. Tutaj są profile dla różnych gier, które możemy sobie wybrać. O, proszę, nawet dla Mass Effecta mamy. Damn, tam można w ogóle kierownicę już używać? Nie wiedziałem. No dobrze, no to co? Mamy już sobie ustawiony konto obrotu. Jeszcze tylko sprawdzimy, czy na pewno zapisał się. Ok. No to przechodzimy sobie do F1 2021 i jedziemy. I zaraz zobaczymy, jak tu sytuacja wygląda. Ok, force feedback jest bardzo mocno ustawiony teraz. O, shit! Na jasne tarki wytwarza naprawdę potężny... O Jezu! O Jezu! I chyba już wiem, skąd się wzięło to takie narzekanie ludzi na to, że kierownica jest strasznie głośna. Ja ustawiam teraz force feedback na maxa. Co to było? Chyba trochę przesadziłem z tym force feedbackiem. Boże! Dobra, nie, przesada trochę. Bardzo mi się podoba to, że mogę, że wszystkie przyciski już są przypisane i nie muszę się tym przejmować. To jest coś, co na pewno doceni ktoś, kto już trochę w tych wyścigówkach siedział i coś tam próbował konfigurować z tymi swoimi kierownicami i tak dalej. No to jest fantastyczne uczucie, jak nie musisz się niczym przejmować. Zdecydowanie. No dobrze, 150 force feedbacku. Ledwo słyszałem swoje myśli, szczerze mówiąc. Można to jakoś... O, reset to default, ok. I domyślne to są 50 force feedbacku. No i dobra, zobaczmy teraz. Regulacja gazu jest tutaj bardzo mała, nie jestem do tego przyzwyczajony. Mam trochę więcej na moim stanowisku tej regulacji i tu jak dociskam już gaz do końca, to u mnie gdzieś jest tak w 3/4 dopiero. I tu w przypadku tych wyścigówek no łatwo jest samochód przesterować. Ok, jeśli mamy te takie ustawienia sugerowane przez twórców, to jest bardzo w porządku. Ten force feedback jest trochę moim zdaniem no znowu za słaby, bo tutaj, jakby wam to powiedzieć, dla osób, które nigdy nie jeździły na takich mocniejszych kierownicach, jest coś takiego, no ciężko wyczuć po prostu samochód, tak? Nie czuć tego momentu, kiedy czujesz jakieś przeciążenie, kiedy samochód jest w trakcie jakichś mocniejszych przeciążeń na zakręcie. No trochę tego nie czuć, nie? Jesteś taki rozłączony od tej jazdy przez to. Ale to mówię, to jest tylko kwestia też wyczucia, nie? Dałoby się to na 100% wyczuć, żeby dobrze wchodzić te zakręty, zdecydowanie. Ja jakimś tam wielkim, fantastycznym kierowcą F1 nie jestem i nawet nie potrafię tych zakrętów dobrze pokonywać. Tu chodzi tylko o takie moje doznania z prowadzenia tego samochodu, nie? I tutaj zawsze gdzieś na środku były takie drobne... No tutaj jest dziwne odczucie z tego. Są takie drobne wyboje. Ojej! I te drobne wyboje, czuć na tej kierownicy oczywiście. Ja myślałem, że fanatek jest taki fantastyczny, że o kurde, jakieś drobne nierówności, wszystko wykrywa, nie? Tylko, że na fanateku to inaczej trochę czuć, no nie? Tam jest to takie subtelne, delikatne, a tutaj to tak jakbyśmy na tarkę najechali aż. Nie wiem, czy tu jest taka po prostu droga dziurawa, czy coś. Jezu, na jedynkę zredukowałem. Tak, ale lubię testować właśnie kierownicę w tej grze, bo bardzo fajnie to czuć, no nie? Tutaj no, ten force feedback, jak ustawiłem na maksa, to i tak nic nie dało, bo na zakręcie się nic nie czuło. Ale on jest taki dziwny i pewnie musiałbym się trochę przyzwyczaić, żeby go lepiej wyczuć, nie? Jak ja się przesiadłem z tych moich kierownic na to, no to ciężko mi jest ogarnąć, nie? Bardziej czuję, że na środku mam taki luz, niż po prostu możliwość manewrowania taką, nie? Jest po prostu taki jakby luz na środku. Nie jest to
dla mnie takie odczuwalne jako force feedback, który daje nam znak, że jest taki jakby luz na środku. To nie jest luz w kierownicy, bo kierownica nie ma luzu, to jest nowa kierownica i w ogóle, tylko chodzi o to, że ja to odczuwam jako luz teraz, no nie? Podczas gdy w innych kierownicach to działa, to i w ogóle w normalnym samochodzie to działa tak, że cały czas mamy jakiś opór. Oczywiście możemy sobie tutaj włączyć damper, tak? Wtedy jest taki naturalny opór, cały czas ta kierownica ma. I może to by trochę pomogło. Wtedy nie mielibyśmy takiego luzu tutaj na środku, nie? I myślę, że ten moment, kiedy my zrywamy przyczepność, jest tutaj na kierownicę przekazywany w postaci wibracji. Że tak, to myślę, że w F1 2021 czy 2020 spokojnie można sobie grać na tej kierownicy. Ten taki, powiedzmy, luz, o którym wam mówię, to nie jest luz kierownicy, tylko... Boże, te dziury są tu okropne. Tylko to jest coś, co w 100% da się wyczuć, tak? Na spokojnie. Ojej, te tarki są straszne. To chodźmy sobie jeszcze do Forzy Horizon 4, tam gdzie mamy taki force feedback. Tutaj nie lubię grać w taki sposób, że na przykład podczas driftowania zmieniam sobie biegi na łopatkach, bo czasami masz kierownicę w taki sposób i chcesz zmienić sobie bieg, zredukować albo dać wyższy, no i nie ma jak, nie trafisz, bo tutaj kręcisz rękami i tu jeszcze masz gdzieś trafiać te biegi. No to jest dziwnie, no nie? Teraz mam akurat samochód do driftu, nawet chyba sprzęgło mam. Tak, mam włączone sprzęgło. Ale ponieważ no, nie lubię tak driftować, a właśnie, a propos tego hamulca ręcznego, to pokażę wam jak to wygląda. Tutaj nie działa to tak fajnie jak w Drift 21, czyli że jak nacisnę moją herbatkę, to nam się chyba powinna kierownica odłączyć całkowicie. Chociaż nie. Zwróćcie uwagę na koła, może ze środka to zobaczymy. O, patrzcie, mam skręcone, naciskam hamulec ręczny, nie? Widzicie to? A, to dlatego nie mogłem driftować i wchodzić te zakręty. Czyli jednak, widzicie, klikam hamulec ten tutaj na tym, jak klikamy spację, bo to jest jakby spacja, nie? Jak tutaj klikam, to jednak te koła się prostują. I to jest duży problem, czyli jednak ten hamulec ręczny nie działa tak jak powinien. I kierownica jest luźna, ale to jest ciekawe, bo wibracje dalej działają na kierownicy i wszystko. Podczas gdy moja kierownica na przykład totalnie się odłącza, no nie? Z gry. Tutaj tylko jakby ten skręt się wyłącza i tyle. Okej, no to czyli w takim razie albo musimy zaciągać ręczny tutaj na przycisku, na tym kółku na kierownicy. Albo wcale. Bez ręcznego też da się driftować, tylko trzeba się trochę więcej napocić z hamulcem nożnym. No dobra, no to w takim razie hamulec nożny, trochę będziemy sobie pomagać tym przyciskiem. Ale na przykład podczas gdy już jesteśmy w drifcie, czasami też musimy mieć na przykład, tak mamy skręconą kierownicę i weź wtedy traf, nie? Wtedy hamulec ręczny, no nie ma jak. Dlatego sobie zrobiłem ten przycisk tutaj, ale on nie działa dobrze niestety. No dobra, próbujemy hamulcem nożnym. Tu by się trochę ten ręczny przydał. Nawet na automacie da się driftować. A ludzie go doją, że na automacie to się nie do. Nie do się latać. Ja tutaj mam nawyki zgrania na moich kierownicach, więc sobie automatycznie sam dokręcam. Tutaj za mocno odbiłem. Takie gładkie rzeczy to można bez problemu sobie polecieć, no nie? Bez problemu. Tutaj przydałoby się wcześniej bieg zmienić. Niestety musimy liczyć na skrzynię automatyczną. Tutaj skrzynia automatyczna moim zdaniem trochę gorzej działa niż w Drift 21, bo w Drift 21 ta skrzynia jakby dobrze wie, kiedy my musimy tego wyższego biegu potrzebować. Będziemy tego wyższego biegu potrzebować. Okej, no to chodźmy na coś trudniejszego. Trochę tam polatałem, widzicie, że rzuca tyłkiem. Oczywiście do G29 można sobie dokupić też hamulec ręczny, jakiś z Allegro i śmigać sobie normalną hydrołapę. Tam chyba kosztuje gdzieś w okolicach stówki, no nie? Taka dobra hydrołapa. Nie wiem, czy mnie słyszycie, bo jest strasznie głośna ta kierownica teraz.
jak się tu pojawia jakiś ten. Ale tak, jeśli chodzi o kontrowanie, to tutaj bardzo fajnie. Widzieliście, że mogłem sobie normalnie kontrować i podczas tego kontrowania czułem normalnie opór, tak jakbym grał na moich kierownicach. Także to jest bardzo dobry objaw. Oczywiście ten force feedback jest dużo gorszy, tak? No ale coś tam się dzieje, nie? Więc można mniej więcej się domyślać, że jesteśmy w drifcie i trzeba trochę z samochodem powalczyć. Drift jest taką, myślę, że bardzo dobrą opcją do testowania kierownicy, bo wtedy najwięcej się dzieje, najwięcej działa tego force feedbacku. Kierownica musi zrozumieć, że musi odbić, że coś trzeba jednak, kurczę, zrobić, nie? Tutaj mogłem sobie tym hamulcem ręcznym trochę dolecieć i sobie lepiej zwrotować samochód, no nie? Było dla mnie kiedyś nie do pomyślenia, żeby w ogóle driftować jakąkolwiek kierownicą w Fordzie. Jak zaczynałem driftować, to było mi bardzo ciężko, także nie zrażajcie się na początku. Na początku jest dziwnie driftować w Fordzie. Dobra, próbujemy. Czekaj, muszę tu zarzucić ręcznym. O! Dawaj tą trójkę! Automat! Halo! O, jest trójka! Jezu, jak to strzela! Jest trójka! No i co? Da się, kurde, normalnie! Zobaczcie, jak ładnie. No słuchajcie, jak się rondo przeleci już, zrobi się jakiś transfer, bez hamulca ręcznego, bez niczego, to jak najbardziej można sobie driftować na tej kierownicy, nie? Ustawienia mam takie, jak widzieliście, tą sprężynę centrującą, po prostu siłę centrującą kierownicy zmniejszyłem, ale możecie też chyba grać na tym. I weźmy sobie, włączmy tą siłę centrującą. Czaj, to nie to. To było to. I dajmy to na maksa, tak jak było, no nie? 200, ok. I jeszcze zrobimy sobie jedną rzecz. Jeszcze wyłączymy sobie wibracje. Te wibracje tutaj w Fordzie pomagają dlatego, bo one dają nam sygnał o tym, że tracimy przyczepność na koła. Ale w sumie nie czuję, żeby te wibracje jakoś minęły. Dalej ta kierownica mocno strzela, więc po prostu to jest dźwięk jej force feedbacku. No nic na to nie poradzisz. Dobra, włączyła się dwójka. Ręczny. Aha, udało mi się trafić w ręczny. Tu zrobiliśmy sobie rondo, ale potrzebowałbym jednak tą trójkę. Fajnie by było, jakbym miał hybrydowy automat, czyli mógłbym sobie wrzucać te biegi. Tu by się przydał ręczny. Mógłbym sobie wrzucać te biegi, ale jednocześnie same by się zmieniały tak jak w automacie, nie? Tylko chciałbym sobie trójkę i jakimś cudem bym trafił w łopatkę, to wtedy cyk. Oczywiście do G29 jest jeszcze akcesorium w postaci skrzyni H-shiftera, no nie? Ale ja tego nie mam. Teraz kliknąłem sobie ręczny i właściwie wiecie co? Nie wiem, co ta sprężyna centrująca robi. Jak dla mnie driftuje się tak samo, jak i było wcześniej. Tutaj to, że teraz tak przekręciłem tą kierownicę w tą stronę, to akurat nie jest wina kierownicy, to jest wina Fordzy. No. Tutaj nie ma tych efektów niektórych. Dlatego polecam wam, jeśli nie lubicie się bawić w jakieś tam konfigurowanie, bawienie się z Assetto Corsą i nie wiecie, o co w tym chodzi, to zacznijcie sobie od Driftu 21, bo tam po prostu macie już od razu wszystko przygotowane. Wszystko przygotowane do driftu i sobie po prostu lotocie sobie. Testowałem G923, czy coś takiego jakoś nazywa, nie? Ona ma tam jakieś dodatkowe wibracje, czy coś takiego. Testowałem ją sobie na PlayStation 5, jak miałem akcję z Red Bullem. No i ponieważ byłem zgarbiony, to ciężko było cokolwiek tam wyczuć. Ale jakoś się tak jeździło i tak naszło mnie właśnie na testy tej starszej wersji. I generalnie nie ma tu chyba jakichś większych różnic. O Jezu! No jest. Totalnie nic nie czuć. Jakbym grał na kamerze... Moment. O! Na kamerze z kokpitu, to w Fordzie jest tragedia. Ale już twórcy zapowiedzieli, że w piątce będzie ten force feedback ulepszony, więc na kierownicach powinno być lepiej, powinno być to bardziej odczuwalne. Mam nadzieję, że faktycznie tak będzie.
fajnie by było, jakby to było podzielone, no nie, że chcesz grać na przykład z graczami na kierownicy i musiałbyś mieć podłączoną jakąś kierownicę, żeby z nimi grać. To by było bardzo fajne w Fordzie. Wtedy by można było się pobawić, nie? A tak jak grasz z graczami, którzy grają na padzie, no to jest ciężko. Generalnie jak tak przechodzisz spada na kierownicę, to musisz sobie botów ustawić tak ze 3 poziomy niżej. A najlepiej zacząć od najłatwiejszego i powoli te swoje umiejętności jazdy ulepszać. Przede wszystkim trzeba szybko kręcić, szybko reagować, a w Fordzie jest tak, że samochód zanim da ci znać o tym, że coś jest nie tak, że wchodzisz w poślizg czy coś, no to już jest za późno na jakąkolwiek reakcję, no nie? Dlatego ja przeważnie gram na tej kamerze zewnętrznej i ona mi najbardziej odpowiada. Czyli tak podsumowując, kierownica jest bardzo fajnie wykonana przede wszystkim. Tak, miałem wcześniej Thrustmastera i powiem wam, że ten Thrustmaster, no kurde, lipa była. A jakość wykonania G29, tutaj tego przycia i tego wszystkiego, wiesz, tych plastików, no jest to przyjemne w dotyku przede wszystkim. Także jak dla mnie spoko opcja, nie? Trochę się nagrzała od tej mojej jazdy. Przed chwilą skończyłem Fordzę śmigać. I czuję tutaj, że jest takie cieplejsze, ale bez szału. Bardzo łatwe montowanie, tutaj nie ma jakichś rewelacji. Po prostu przykręcamy kierownicę do biurka i tyle. Trochę problematyczne są te pedałki. Ja tu sobie je tak zabezpieczyłem, więc one mi się aż tak bardzo nie ślizgają. Gorzej, jeśli podniesiemy sobie stopę w ten sposób i naciśniemy, to wtedy pedały potrafią nam się przesunąć do przodu i to jest takie... To jest rzecz, dla której kupiłem sobie to stanowisko. I gdzie mam wszystko spięte i sztywne, no nie? Bo wtedy wiem, że jak nacisnę sobie hamulec, to nie przesunie mi się siedzisko jakieś tam 30 cm do tyłu, no nie? Tylko że wszystko jest takie sztywne i to naprawdę, naprawdę robi robotę, bo masz też większe wrażenia z jazdy. Jedyne co to... Ja mam tutaj daleko od ściany, zresztą nie ma jak, ale jeśli ktoś z was ma możliwość, to może sobie te pedałki dać do ściany, oprzeć i wtedy nie będą wam się na pewno jakoś tam ruszać. Ja dałem sobie taki tutaj tą gumę, ona stąd zaraz wylatuje, bo śmierdzi. Ale tak, robi to robotę jako taką, nie? Myślę, że sprzęcik jest jak najbardziej spoko, jak na pierwszą kierownicę. Nie testowałem jej w ETS-ie w sumie, ale myślę, że do STS-a najbardziej by chyba pasowała, bo tam praktycznie nic się nie dzieje, a masz te 900 stopni obrotu, masz jakiś tam force feedback i myślę, że byłoby bardzo przyjemnie. Tak porównując do mojej kierownicy, chociaż miałem nie porównywać, no to powiem wam, że tutaj brakuje dużo efektów force feedbacku, które albo są one bardzo słabe, nie czuć tego tak fajnie, precyzyjnie. No ale jeszcze będę testował inną kierownicę, Thrustmastera T300 RS w podobnej cenie, za 1100 zł ją kupiłem, ale o tym jeszcze powiem wam w następnym odcinku, jak będę ją testował. Teraz sobie trochę pograliśmy. No i jestem ciekawy, co wy myślicie o G29, bo jak dla mnie pod względem wykonania jest bardzo spoko, tylko no, te właściwości jazdne są takie przeciętne, no nie takie doznania z jazdy. Tak, jest ten force feedback, a on jest taki bardzo luźny i nie wiem, co się właściwie dzieje z tym samochodem. Tak myślę, że na Thrustmasterze wyglądało to lepiej. No i co moi drodzy, dzięki wam, że byliście na tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobał i miło spędziliście czas. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!